Dobra, dzisiaj ustawienie brzmienia gitary. A więc, w zależności od firmy, czy tam powiedzmy zapotrzebowania danego muzyka w gitarach, mamy na przykład takich jak moja, mniej więcej taki standardowy zestaw gałek. Gitara, przełącznik w gitarce, nie gitara, tylko przełącznik sam. Pięciopozycyjny, czy trzypozycyjny, w zależności od ilości przetworników. Pokrętło od głośności i pokrętło od barwy, czyli czasem jest podpisane ton, w zależności jaka też gałeczka jest. I teraz uwaga, w każdej gitarze zawsze, tylko i wyłącznie, nawet jeśli to jest Les Paul, który ma tu przełącznik, jeśli mamy, chyba że jest źle podłączone, jeśli mamy ten cycek w dół, to sygnał idzie tylko z tego magnesu. Jeśli mamy tak na środek, to sygnał idzie z dwóch na raz. Jeśli mamy tak, to idzie tylko z tego. Jeśli byśmy mieli z kolei tu jeszcze jeden przetwornik, doszłyby jeszcze nam dodatkowo dwie pozycje. Wtedy byłby przełącznik pięciopozycyjny. Niestety akurat takiej gitary nie posiadam. Znaczy posiadam, ale nie ma przetwornika, dwóch przetworników, więc to by się akurat nie dało pokazać. W każdym razie tak mniej więcej by to wyglądało z samymi przełącznikami. Może być przełącznik, zamiast takiego pstryczka może być gałka. Też jest taka opcja. Prawdopodobnie sobie u mojego lutnika zrobię właśnie z takim przełącznikiem. Będzie może ciekawiej brzmieniowo. W każdym razie tak. W poprzedniej lekcji, z poprzednich lekcji mówiłem o ustawieniu wzmacniacza, o korekcji wzmacniacza. Nie wspominałem o ustawieniu gitary, co jednak ma bardzo duży wpływ na samo brzmienie wyjściowe tej gitary. Niektórzy z Was zapewne nawet nie bardzo widzą różnicę między jednym a drugim przełącznikiem. To akurat mówię, to się akurat nic nie dzieje, więc to się tym nie przejmujcie. A jeśli ktoś już z Was ma w tym rozeznanie, to nie musi oglądać filmiku. W każdym razie, zaczynając od przetwornika tego przy gryfie, ma on zdecydowanie takie ostre brzmienie. Z dwóch na raz. Tylko z tego. Jest bardziej zbasowane brzmienie z tego przetwornika tutaj przy gryfie. Tutaj słyszycie, aż dudni. To oczywiście też mówię, zależy od przetworników, jakie mamy, jakiej firmy, jakie modele. Od drewna, samej gitary też zależy, jak będzie to brzmiało, czy ma moc, czy nie ma mocy, czy więcej z góry, czy więcej środka. Kolejna rzecz, o której muszę powiedzieć, to jest właśnie ta gałka od barwy. Tam ten przetwornik i zmniejsza, zupełnie jakby zakręcę to brzmienie, można powiedzieć. Słyszycie, nie słychać ostrości brzmienia, tak można to nazwać. Jeśli sobie przełączę na przykład na samą górę. Jest też to wycięte. Teraz kolej. Teraz się zastanawiać, no dobra, jak w takim razie mam u siebie w gitarze to trzymać, w którym jest najlepiej. Według mnie i według tam powiedzmy niektórych gitarzystów, z którymi rozmawiałem, najlepiej jest tak, głośność zawsze mieć właściwie na maksa odkręconą. Ponieważ jeśli damy tylko troszeczkę, to troszeczkę
słabiej gitara brzmi. Na przykład włączymy we wzmacniaczu przester na maksa, tu zmniejszymy głośność, to będzie nam brzmiało jak badziewie straszliwe. Po prostu będziemy, nawet jeśli byśmy nie wiadomo ile tam efektów super distortion, super metal podłączali, to brzmienie będzie kiepskie, więc najlepiej dawać zawsze na maksa. Głośność dawać zawsze na maksa i ewentualnie możemy tą głośność korygować właśnie, na przykład grając na koncercie możemy troszeczkę ściszyć, ewentualnie wtedy zgłośnić, ściszyć, zgłośnić. A dodatkowo to też daje takiej pewnej barwy, na przykład włączę przester. To o czym mówiłem, jeśli sobie zmniejszę troszeczkę. Robi się taki crunch tego, im zacznę bardziej zmniejszać. Więc to też jest pewna forma ekspresji, regulacja gałku, natężenie brzmienia. Można było nawet też tak to stosować, nawet grając właśnie na próbie czy na koncercie. Chcemy, żeby mocniej nam zabrzmiała, odkręcamy na maksa. Żeby było bardziej crunchowo. Wiadomo, jest pewna granica, gdzie już po prostu nie ma brzmienia, więc albo jest po prostu tak cicho, że nie ma co się wysilać i uderzać, ponieważ tak nic nie słychać. W każdym razie, żebyście widzieli, że można też tym modyfikować sobie barwę, jakby taką ekspresję, prawda? Tutaj jeszcze jest ta gałka barwy, o której zacząłem wam mówić. Słyszeliście, jeśli było na maksa, było ostre brzmienie, jeszcze zmniejszone. Zupełnie takie brzmienie jakby zbasowane, wycofany środek. Tutaj na przykład można podczas grania używać prawie na maksa, albo tam powiedzmy w skali od 1 do 10, to mieć ją na przykład na 8-9 ustawioną. To też zależy od warunków. Ja na przykład na koncertach czasami mam za duże sprzężenie, za bardzo mi gitara właśnie piszczy, sprzęga. Wiadomo, można powiedzieć, żeby to wtedy sobie bramkę szumów podłączyć. Lecz nie zawsze to skutkuje. Jeszcze w zależności od tego, na jakiej gitarze gram, to sobie można wtedy zmniejszyć. Wtedy będzie mniej będzie sprzęgało. Aczkolwiek nie chodzi o to, żeby sobie redukować sprzężenia przez tą gałkę. Tutaj chodzi też o wyrażanie ekspresji, o dodawanie barwy. Jeśli mam na maksa, brzmi tak. Jeśli całkiem zmniejszona. Zwiększyłem sobie troszeczkę tak na połowę. Teraz na maksa. Tutaj w samej gitarze mamy też dużo możliwości. W innych gitarach, na przykład Les Paulach, przełącznik jest tutaj, dołożone są dodatkowe jeszcze dwie gałki. Czyli wtedy mamy od jedną gałkę od jednego przetwornika, od głośności i od barwy, i jedną gałkę od głośności drugiego przetwornika i od barwy drugiego przetwornika. Więc to są różne wersje. Są nieraz na przykład trzy gałki, czyli na przykład od głośności jednego przetwornika, od głośności drugiego i od barwy obu naraz. Więc kombinacji jest też sporo. A już zamawiając gitarę lotniczą, to już można zrobić mnóstwo różnych bajerów, jakieś kill switche czy takie inne zabawki. W każdym razie tutaj chcę wam uzmysłowić, że żeby kombinować z gitarą, żeby nie ustawiać zawsze w jednym brzmieniu, albo jeśli coś nam nie gra, coś nie brzmi, pamiętajmy, że tutaj jednak możemy też coś grzebać, może coś tutaj jest źle ustawione, dlatego nam się nie chce ustawić. Tak brzmi kiepsko.
zwiększa na maksa. Nie będę się popisywać, bo tak nie umiem grać. Ale widzicie, tak to mniej więcej można się bawić. Jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałem, to jest taka, że zwykle do grania na przesterze, do partii takich podkładowych, używa się przetwornika przy gryfie. To pewnie większość z was wie. Rzadko kiedy raczej jest używany przetwornik przy mostku. W zależności oczywiście od utworu, od gatunku muzycznego i tak dalej. Niemniej jednak w graniu metalu sprzyja bardzo używanie tego przetwornika przy solówkach, ponieważ ten przetwornik ma ostre brzmienie i właśnie sprawia, że bardziej te solówki, różne piski fajnie wychodzą. Z tego z kolei dużo słabiej to wychodzi, oczywiście też zależy się od przetwornika. Także właściwie wszystko powiedziałem. Głośność, barwa, przetworniki. W zależności, czy gramy balady, czy coś, jakieś podkłady. No i właściwie to tyle. No, tutaj można było więcej mówić. Właściwie można powiedzieć, że temat debilski, ale naprawdę można tutaj sporo rzeczy rozwinąć. Chociażby jeśli mowa o samych przetwornikach, można aktywne, pasywne, można rozłączanie cewek robić, czyli na przykład jest taka gałka, w której się pociąga troszeczkę do góry, wysuwa się ją i wtedy zamiast sygnał idzie z dwóch tutaj jakby tych cewek, zamiast dwóch, tak jak w moim przypadku, to idzie na przykład tylko z jednej, czyli można powiedzieć, że wtedy mamy single, pojedynczy przetwornik. To jest jak najbardziej do ustawienia. Zwykle przetworniki wszystkie mają możliwość zrobienia podłączania tego rozłączacza cewek, więc tu jest możliwości są bardzo duże, jakieś przetworniki piezoelektryczne, czy jakieś nie wiadomo co to tam cuda robią, podłączanie jakichś przetworników takich do grania MIDI i inne takie gówna, aczkolwiek to już jest, można powiedzieć, z jednej strony technologia się rozwija, z drugiej strony nie dajmy się troszeczkę tak omamić tym różnym gadżetom, ponieważ wszystko i tak leży w rękach. Sprzęt nam nie zastąpi dobrego grania, jak niektórzy może sądzą. No to w sumie na razie tyle. Papatki.